gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Proszę Państwa, już przyzwyczailiśmy się do tego, że z okazji różnego rodzaju uroczystości i eventów, tak zwanych elit artystycznych, wygłaszane są różnego rodzaju manifesty polityczne, raczej o jednorodnej treści. Wzorce przychodzą z Zachodu, Hollywood już od dawna w trakcie wręczania Oscarów stało się areną bardzo płomiennych przemówień politycznych, też powiedziałabym związanych z poprawnością polityczną, i także się dzieje w Polsce, ale to, co się wydarzyło na 46. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, no mocno zaskoczyło, a była to wypowiedź pani reżyser Agnieszki Holland, i o tym porozmawiamy dzisiaj z publicystami Tygodnika Sieci. Jakub Maciejewski, Andrzej Potocki są dzisiaj państwa i moimi gośćmi. Dzień dobry panom. Dzień dobry. No właśnie, fragmenty wypowiedzi pani Holland damy na początek. Absurdalny stan wyjątkowy, na który się godzimy, wydaje się być prowadzony głównie po to, żeby nie było śladów. Szczepionka Holokaustu i gułagów przestała działać. Nie godzę się na to, żeby zmieniać, obsadzać żołnierzy Polskiej Straży Granicznej w rolach strażników muru berlińskiego z byłego NRD. Pani Holland mówiła jeszcze o tym, że nie godzi się także, aby okoliczna ludność grała rolę donosicieli i zanim podadzą chleba głodnemu, dzwonili na policję. To obciąża nas wszystkich jako wspólnotę. Ja tylko przypomnę, że już w grudniu 2015 roku, po wygranych wyborach przez PiS, pani Agnieszka Holland wystąpiła na Wiecu Kodu, nawołując do tego, żeby było tak, jak było, kochani. Walczymy o to, żeby było tak, jak było. Andrzeju, ty jesteś, że tak powiem, specjalistą od spraw niemieckich. Ta wypowiedź o murze berlińskim być może przystoi niedouczonemu gimnazjaliście, który nie wie, jak wyglądała historia podziału Niemiec na NRD, RFN, dlaczego ten mur powstał i kto się przez ten mur przedzierał, że z komunistycznego NRD Niemcy, którzy chcieli żyć w wolnym kraju, przedostawali się do demokratycznego RFN-u. Co to się stało w ogóle, że Agnieszka Holland, kobieta światowa, prezeska Europejskiej Akademii Filmu, opowiada takie, no jakby użyć takiego wśród młodzieży popularnego określenia, jako cocopoły? No to jest takie połączenie nienawiści z ojkofobią, czyli z jakąś taką chorobliwą nienawiścią do własnego kraju. Agnieszka Holland utożsamia sobie PiS z Rzeczpospolitą i w sumie, znaczy, nie tyle utożsamia, ile dla niej te ideały patriotyczne, które stara się, i politykę tożsamościową, którą stara się realizować rząd Prawa i Sprawiedliwości, bije po oczach. Ona jest wychowana w innej tradycji, w tradycji raczej niepatriotycznej, bowiem pochodzi z rodziny pochodzenia żydowskiego. Jej ojciec był żydowskim komunistą. I tak jak mi kiedyś mówił Antoni Zambrowski w wywiadzie, kiedy z nim rozmawiałem, jakie tam były klimaty w tych domach komunistów w czasach stalinowskich, no to one przypominały, jak w państwie totalitarnym, trochę takie klimaty właśnie jak w takich rodzinach SS-manów, gdzie w domu nie mówiło się o pracy, nie mówiło się o wrogach, o tępieniu wrogów, o metodach, tylko imprezowało się i miało się takie wrażenie poczucia spokoju i szczęśliwości. W związku z tym ona nie ma wyniesionej z domu wrażliwości patriotycznej, w związku z tym jej jest dużo łatwiej nakładać te swoje pokłady nienawiści przeciwko rządowi na to, co rozumiemy przez polską rację stanu. Natomiast jeśli chodzi o jej porównanie do muru berlińskiego, ono jest kompletnie nietrafione i ahistoryczne, ponieważ Niemcy wschodni strzelali do swoich obywateli, i to strzelali ostrą amunicją. Na granicy były automatyczne karabiny maszynowe, były pola minowe. Ta granica była od 60 roku bardzo silnie strzeżona.
i chodziło o to po prostu, żeby obywatele NRD mieli jak najmniejszy kontakt z demokratycznym Zachodem, z dobrobytem i żeby z tego powodu nie buntowali się przeciwko własnemu rządowi. Natomiast Polska Straż Graniczna po pierwsze nie strzela, po drugie pilnuje granicy przed napływem imigrantów z innego kraju, czyli po prostu mówiąc krótko, wykonuje swoje zadania, które są przewidziane w takim mandacie demokratycznego państwa, jakim jest Polska. W związku z tym jest to czysta i wyłącznie obraza podszyta nienawiścią. Ale tak jak ja się dziwię, nie dziwię się Agnieszce Holland, bowiem jak już wspomniałem, te jej rodzinne konotacje, one pokazują ten brak wrażliwości, brak empatii na sprawy patriotyczne, na sprawy polskiej racji stanu. Tak natomiast dziwić się naprawdę można tym ludziom, którzy za te jej słowa wstawali i bili jej brawo na stojąco. Czyli cały ten establishment kulturalno-towarzyski, który zebrał się na festiwalu w Gdyni, to jest dopiero problem. I tu już można mówić o szeroko zakrojonej ojkofobii, a nawet o jakiejś antypatriotycznej i antypolskiej modzie. No właśnie, Kuba, bo jak to jest straszny, powiedziałabym, towarzyski terror, bo jeżeli ja czytam, że na tym festiwalu młoda, śliczna, zdolna aktorka Maria Dębska, która zagrała Kalinę Jędrusik, wygłasza no, takie trochę polityczne, mówiąc o tym, że właśnie to Kalina dała przykład wolności, tego jak być, a tutaj właśnie teraz nas chcą cnotami niewieścimi, to ja sobie myślę, mój Boże, Kalina jak rajski ptak w tym czasie komunizmu, gomułkowszczyzny, która była tępiona, która miała wilczy bilet występami. Teraz, gdyby teraz żyła i swoją karierę w dzisiejszych czasach realizowała, byłaby jedną z wielu, może bardzo zdolną, bardzo docenianą, ale jedną z wielu aktorek, które teraz wyprawiają takie rzeczy, że czasami no, aż człowiekowi do głowy przychodzi, że jak tak można, no trochę nie bardzo. Miałaby pełną wolność i pełną swobodę. Kuba, co się dzieje z tym środowiskiem naszych tak zwanych elit artystycznych? Elity artystyczne na całym świecie są dużo bardziej lewicowe niż reszta społeczeństwa. Czują się awangardą, czują się lepsi, więc oni poprowadzą ten świat i swoją społeczność w lepszą stronę, pozbędą się tych prymitywnych korzeni. Natomiast ta rozmowa o naszych elitach artystycznych, które faktycznie z pokolenia na pokolenie są coraz bardziej jeszcze oderwane od tej polskości. To już w PRL-u potrafiono kręcić jakieś tam, też oczywiście w dużej mierze zakłamane, ale jednak patriotyczne filmy. Dzisiaj już tej wspólnoty nie rozumieją. I no ja niestety muszę wrócić też do tego, co Andrzej tak trafnie ujął, bo nie da się opisać ich wykorzenienia bez sięgnięcia do właśnie do ich korzeni, do ich rodziny. No drodzy państwo, oni mają tyle z polskością wspólnego, tak jak nam by teraz nas, Olu, ciebie, mnie i Andrzeja przeniesiono do Pendżabu w Indiach i kazano kręcić filmy o duszy pendżabskiej, o ich niedoli. No my byśmy w ogóle nie rozumieli, o co tam chodzi. Tak samo pani Holland nie bardzo rozumie, o co biega w polskości, w naszej sytuacji, w naszej historii. Ale pamiętajmy, że jej ojciec, Henryk Holland, był człowiekiem, który po kampanii wrześniowej, on nawet bronił Warszawy, przedostał się do Lwowa, okupowanego przez Sowietów, gdzie była niestety no, najbardziej skudlona, zsowietyzowana część polskich elit artystycznych. Lwów stał się taką stolicą komunistycznej kultury. Tam był Aleksander Wat, była Wanda Wasilewska, Władysław Broniewski, Tadeusz Boyś-Żeleński. I Henryk Holland nasiąknął taką polskością komunistyczną. On potem był on służył w Armii Czerwonej, w Związku Patriotów Polskich. Potem był propagandystą stalinowskiego PRL-u. Potem co prawda poparł Gomułka, proszę Państwa, to taki najbardziej czerwony sort. No to Agnieszka Holland w jakim miał klimacie wychować? Bogoojczyźnianym? On potem popełnił samobójstwo w 1961 roku w wyniku takiej pewnej intrygi, tam go trochę zaszczuła bezpieka, bo on się przeciwstawił jednej z PRL-owskich frakcji. No ale niestety, kto się nie odetnie
od swoich korzeni takich skundlonych, no ten sam trochę tej duszy przejmuje. I też Andrzej wspomniał Antoniego Zambrowskiego, który także był synem twardego stalinisty, trzeciej czy czwartej osoby we wczesnym PRL-u. Ale Antoni mówi, no kochałem, mówił, bo już nie żyje, kochałem swojego ojca, ale głęboko się nie zgadzałem z jego poglądami, z komunizmem, odrzuciłem to. I póki nasze elity nie odrzucą części swojego dziedzictwa, tego komunistycznego, to tak będzie dalej. Ja też dlatego nie za bardzo wierzę pani Jaruzelskiej, która zapowiada się na świetną dziennikarkę, ale broniąc swojego ojca, dyskwalifikuje część swojego intelektu, bo jej ojciec niestety no, zbrodnię na narodzie polskim niejedną popełnił. No właśnie, ale też te takie polityczne sympatie, czy też antypatie tego środowiska sprawiają, że nie ma takiej obiektywnej oceny dzieła artystycznego, bo te filmy, które zostały nagrodzone na 46. festiwalu, nawet w opinii krytyków związanych z mediami mainstreamowymi, nie były najwybitniejsze. No, ten główny laureat opowiada historię geja, który chce być gejem i katolikiem, ale takie wstrząsające filmy, jak na przykład film o całej sprawie Przemyka, czy film o akcji Hyacynt kierowanej przez SB przeciwko właśnie gejom, czy wreszcie no, wstrząsający film Lokatorka o śmierci Jolanty Brzeskiej, one w ogóle no, nie miały szans, żeby się przebić do tej głównej nagrody. Andrzej, dlaczego tak się dzieje? Jest to też kwestia zideologizowania tego środowiska. O homoseksualizmie można robić, nagradzane są filmy pod kątem właśnie tej ideologii LGBT. Natomiast jeżeli jest to film o homoseksualistach pokazujący prawdę o komunistycznych czasach i uderzający w reżim komunistyczny, no to już nie jest to takie nośne dla tamtego towarzystwa, które po prostu na piedestał stawia głównie przywileje dla tych ludzi kochających inaczej, a nie z kolei prawdę. No i tak to wygląda. Natomiast jeszcze tak odnosząc się do tego Pendżabu i do tego, co powiedział Kuba, to podejrzewam, że lepszy bym mógł zrobić albo bardziej prawdziwy film o Pendżabie. Spędziłem w Indiach 8 miesięcy i miałem trochę znajomych Sikhów. Znam sprawę Złotej Świątyni. Także, ale akurat jestem tutaj być może wyjątkiem. No tak na marginesie. Natomiast wracając właśnie tutaj do tego problemu, dlaczego takie, a nie inne filmy, no to jest po prostu czysta ideologia. Podobnie zresztą jak w Hollywood. Te prawdziwe filmy o homoseksualistach nie mogą się przebić, natomiast preferowane i promowane są przez jury właśnie te, które są zrobione w duchu ideologii LGBT. I taka jest prawda. No jakimś pocieszeniem może być fakt, że film Hyacynt opowiadający o akcji SB przeciwko homoseksualistom został nagrodzony nagrodą publiczności, którą przyznaje Radio Gdańsk. Był najdłużej oklaskiwanym filmem na festiwalu gdańskim. No, widzę z tego, Kuba, że jednak nie przekona się tych naszych części, naszej elity, że jednak nie wszystko to, co mówią i robią, jest skierowane tylko i wyłącznie przeciwko znienawidzonemu PiS-owi, ale także przeciwko polskiej kulturze i polskiemu państwu. No ale co za nieoczekiwany zwrot akcji w naszej rozmowie, czyli można konkluzją zakończyć, że lepiej by Potocki kręcił filmy dla Pendżabu niż Holland dla Polski. Natomiast też to pokazuje taką konkluzję, bo bardzo wielu naszych widzów, czytelników i my także wyczekiwalibyśmy porządnego, potężnego, spektakularnego filmu na miarę Hollywoodu o polskiej historii. Mamy tyle wspaniałych kart, w ogóle nieznanych Zachodowi, a filmem można by zacząć przekonywanie. Ale proszę państwa, kim to mamy zrobić? No kim to mamy zrobić? No Agnieszką Holland, która nie rozumie w ogóle Polski, która myli mur berliński, zresztą za którym jej ojciec optował, prawda? Która mówi o gułagach, za które jej ojciec walczył, za te gułagi. Drodzy państwo, no przecież to jest taki absurd. No więc kim mamy te filmy kręcić? Aktorzy, no nawet ja pamiętam kiedyś z reżyserem Robertem Glińskim rozmawiałem, który nakręcił Kamienie na szaniec. Tam on nawet przysięga Akowską, no musiał tam dodać w Kamieniach na szaniec motyw komediowy, że nagle nakrył ich Niemiec i po lesie ganiali się. To taka zabawa w berka z wesołą muzyką.
No więc jeśli tak oni odczuwają polskość i tych przodków, którzy potrafili się na patos zdobyć, na wielkie sprawy nie rozumieją, no to wypiera potężne, ważne wartości, wypierają takie głupstwa. Jak... Zmierzamy do końca, to ja tylko jako puentę naszej rozmowy powiem taką historię, którą też w mediach znalazłam, jednego z dziennikarzy, którzy przy tym festiwalu są akredytowani, który opowiadał o tym, że przy filmie Lokatorka, opowiadającym o tragicznej śmierci, a właściwie o morderstwie Jolanty Brzeskiej, znalazło się kilku aktorów i aktorek, którzy odmówili udziału w tym filmie, bo zdawali sobie sprawę z tego, kto rządził Warszawą wtedy, kiedy Jolanta Brzeska została zamordowana. Proszę Państwa, spotkamy się za chwilę w tym samym gronie. Proszę z nami zostać.